Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy rozważamy je wnikliwie i każdy czytelnik Bożego Słowa w pewnym momencie swojej lektury, swojego czytania natrafi na słowo, które mówi, kto z chleba tego je, kto chleb ten spożywa i z kielicha tego pije, ten śmierć pańską zwiastuje. I kiedy człowiek na chwilę zastanowi się nad tym wersetem, na chwilę zatrzyma się w swoich rozważaniach, przez chwilę podda się takiej refleksji, zacznie rozumieć, że to, co czyni od wielu lat być może, to, co czyni co miesiąc, ma głębszy sens, ma większe znaczenie, niesie ze sobą pewne przesłanie. Wypuszcza jakby ten czyn, wypuszcza gdzieś w przestworze pewne przesłanie, że oto ten, który spożywa, ten, który z kielicha tego pije, jakby tym czynem zwiastuje coś wobec wszystkich aniołów, wobec całej ciemności, wobec całego świata duchowego. Zwiastuje pewną nowinę, pewną wiadomość, że Pan umarł. Że Pan umarł. A to nie znaczy, że przegrał. To nie znaczy, że poniósł porażkę. Już o tym mówiłem. Bo cały świat duchowy wie o tym, że śmierć Pana Jezusa była zwycięstwem. Była pokonaniem grzechu. Była raz na zawsze odpuszczeniem win. Wypuszczeniem na wolność jeńców. Wszyscy o tym wiedzą, ale nie wszyscy ludzie. Dlatego to czynimy, zwiastując. Dlatego to czynimy. A więc zwiastujemy śmierć pańską, przystępując do wieczerzy. Ale kiedy rozmyślałem o tym ważnym wydarzeniu, jakby przypomniały mi się pewne historie Izraela, kiedy przeżywali Paschę. Wiecie, kiedy czytamy albo zanurzamy się w rozważaniach na temat historii Izraela, zwłaszcza w czasach królów Izraela, królów judzkich, widzimy Izraela, który waha się, który raz wstępuje na takie wyżyny, o których Biblia mówi, że nie było dotąd takich dni chwały, uwielbienia dla Boga, jak właśnie teraz. Ale czytamy dalej i doczytujemy się oto innych informacji, że nie było dotąd takich dni upadku i grzechu Izraela, jak właśnie w tym momencie. I tak wiele razy. Kto czyta uważnie Biblię, ten doszuka się podobnych wniosków. Że raz Izrael był na wyżynach chwały, szukania Boga, przystępowania przed Jego oblicze, a jednego razu być może władza się zmieniała, król się zmieniał, i on ciągnął za sobą cały lud ku wielkiemu upadkowi. Ale w moich rozważaniach skupiłem się na tych wzniosłych chwilach. Na tych chwilach, kiedy Izrael był tak wysoko. I to nie były tylko chwile, które naznaczone były jakimś przeżywaniem tylko Boga, szukaniem Jego słowa. Wydaje mi się, że te chwile to były prawdziwe przebudzenia. Dlaczego? Ponieważ jeden element w tych momentach zawsze się zgadzał. Że każde przebudzenie, o którym teraz mówię, za czasów królów Izraela, królów judzkich, charakteryzowało się tym, że lud w sposób jak nigdy dotąd obchodził Paschę. Paschę. To niesamowite święto. Dlaczego akurat Paschę? Za czasów króla Hiskiasza czytamy, że takiego obchodzenia Paschy nie było od Salomona, króla. Dlaczego akurat to święto? I dlaczego nazwałem to prawdziwymi przebudzeniami? Ponieważ Pascha dla Izraelitów to było święto wspominania uwolnienia ze starego życia. Uwolnienia z jarzma starego życia. Uwolnienia z niewoli, wyjścia z niewoli. Nowego życia, nowej karty, nowej ziemi, czegoś zupełnie nowego. I kiedy Izraelici przeżywali Paschę, zawsze wspominali sobie to wydarzenie. Kiedy wychodzili z Egiptu, ze starego życia, kiedy Pan dał im nowe życie, nową ziemię, nowe przestrzenie, coś zupełnie nowego.
Dlatego o tym mówię, ponieważ wiele razy, kiedy niektórzy mówią o przebudzeniu, zapominają właśnie o tym elemencie. O tym, że każde prawdziwe przebudzenie jest tak jakby naznaczone tym powrotem albo przypominaniem sobie tego, co Bóg uczynił w naszym życiu, a więc uwolnienia, nowego życia, wyjścia spod jarzma. To jest przebudzenie. Kiedy człowiek zyskuje na nowo tą świadomość, że Pan mnie uwolnił, że Pan mnie odkupił, dał mi nową przestrzeń, nowe życie. Moje grzechy są odsunięte, moje stare życie jest odsunięte. I pewnego razu, kiedy Pan Jezus wraz z uczniami udali się, aby spożywać właśnie tą wieczerzę paschalną, ten wieczór, w którym oni również wspominali sobie czas, kiedy ich przodkowie, ojcowie wychodzili z Egiptu do nowego życia, kiedy wspominali sobie uwolnienie z jarzma grzechu, Pan Jezus wyciągnął chleb. Pan Jezus wyciągnął kielich wina i powiedział: oto chcę wam coś pokazać. Oto nowe przymierze. Oto odtąd będziecie wspominać ten moment wyjścia z jarzma, uwolnienia. Oto będziecie w ten sposób przypominać sobie, jak was odkupiłem. Jak staliście się nowymi. Jak raz na zawsze odsunąłem karę za grzechy. I to jest niezwykły moment. Ponieważ my, tak jak już powiedziałem, Paschy nie przeżywamy. My wspominamy dzieło Pana Jezusa. Dzieło Golgoty. Ale to jest to samo dzieło. Odkupienia, odnowienia, nowego życia, wyjścia z niewoli. Kiedy dzisiaj przystępujemy do wieczerzy, mam nadzieję, że serca nasze są dzisiaj poruszone. Ponieważ, tak jak już powiedziałem, przebudzone serce, prawdziwie przebudzone serce, to tak jak za czasów Izraela, serce świadome i serce, które przeżywa Paschę i tą myśl uwolnienia, tą myśl wyjścia do nowego życia, odpuszczenia grzechów w sposób bardzo, bardzo taki ciepły, bardzo przeżywający. To jest człowiek, który będzie to przeżywał, który nie będzie tylko podchodził i tak jak być może co miesiąc to czynił bez wyrazu. Ale to będzie człowiek, który to przeżywa świadomie, to co Pan Jezus dla niego uczynił. Tak przeżywali Paschę Izraelici za czasów Hiskiasza, pokutując, przypominając sobie, przeżywając ten temat. I oto dzisiaj, 2015 rok, żyjemy na tej ziemi i czy w naszych sercach jest to przebudzone i świadome, świadoma myśl, świadome serce, że Pan nas zbawił, że Pan nas odkupił i dzisiaj właśnie sobie to wspominamy. Kochani, dlatego o tym powiedziałem, ponieważ chciałem jakby nakreślić tło, że za każdym razem, kiedy Izraelici przeżywali Paschę i robili to w sposób przebudzony, mocno, mocno to przeżywali. Tak, że Biblia mówi, że gdzieś poza nawet murami, w okolicznych wioskach słyszeli, jak lud przeżywa to święto. Oby dzisiaj nasze serce, tak jak czytamy, ci, którzy spożywają, śmierć pańską zwiastują. Niech dzisiaj całe zastępy duchowe widzą nasze przeżywające ten temat serce.